Panie Arturze, Pani Beato, jesteśmy w takiej Waszej oazie spokoju, jak domyślam się, w miejscu wymarzonym. Ile to już lat minęło, jak pierwszy raz stanęliście na tej działce Waszego domu? 25. Więcej. Tutaj podpowiedź cicho, ale można głośniej. Więcej. 25 to jest na pewno 25 minimum. Ale tu trzeba było nam powiedzieć, że to byśmy zajrzeli do archiwów, byśmy wiedzieli. Ogromny kawał życia. I tak jak moi rodzice mieszkają niedaleko, mogę powiedzieć, że tam były takie tereny, gdzie no nic nie było. Trochę tam bagna, jakieś koniki biegały, żadnego autobusu. Jak tutaj właśnie te ćwierć wieku temu stanęliście pierwszy raz, to też tak? To nie. Był taki teren nieogrodzony i tutaj była droga na tak zwaną skuśkę. Aha. Czyli tutaj tam jest ulica i z tej ulicy, żeby pójść tam, to się przechodziło przez naszą działkę. I mieszkańcy byli trochę zawiedzeni, że ogrodziliśmy ten teren. A tym bardziej, że musieli się napracować, bo tu przy płocie był okop z czasów wojny. Mhm. I żeby zrobić przejazd dla samochodów, mhm. to tam musieli nawrzucać różnych dziwnych rzeczy. Sami znaleźliśmy zresztą granat na naszej działce, tak, który potem przyjechał saper. Z takim gazikiem, tak, a myśmy to ogrodzili tam czerwonymi chorągiewkami, żeby tam nie dotknąć tego. Podszedł ten saper, wziął ten granat i rzucił na pakę tego gazika i pojechał. I już od tego momentu bezpiecznie tutaj się wiedzie życie i spokojnie. No właśnie, i to chyba tego spokoju, jak rozumiem, szuka się, żeby jednak zamieszkać w takim miejscu, które jest daleko od centrum. Państwu nie po drodze? Ze ściankami, z wydarzeniami, z tym wszystkim, co dla niektórych jest taką częścią też tej pracy? Nie jest nam po drodze, nie lubimy takich, takich sytuacji, chociaż czasem musimy w nich uczestniczyć z okazji premiery, na przykład do spektaklu czy czegoś, ale nie lubimy takich oblichtrów. Wszystko, co jest sztuczne, na pokaz tak, to jest nam obce. Mamy tutaj przyjaciół, znajomych z Choszczówki, którzy nie są ze środowiska i nam jest z nimi dobrze. Że nie wszystko chociaż się... Chociaż ze środowiskiem nie prowadzimy jakiejś wojny. Oczywiście. No, mamy tu przyjaciela najbliższego, jednego z najlepszych operatorów, ale filmowych, ale mamy no, kupę fantastycznych ludzi, kompletnie innych zawodów. No, i takie, nie wiem, spotkania, rozmowy, no nie muszą się... Lekarzy na przykład. No, bardzo potrzebne. No, są tacy, którzy na przykład są zawsze kiedy coś się zepsuje. Na przykład mamy takiego pana Andrzeja, którego zawsze dzwonimy, jak tam kran przecieka albo coś. No to taki człowiek jest... Czyli piękna sąsiedzka społeczność. Tak. A w czym pan pomaga tym sąsiadom w takim razie? Kiedy oni mogą do Artura Barci się zadzwonić, zapraszam, żeby coś zrobić? Zaprasza ich do teatru, zaprasza na premiery, zaprasza ich też na różne, jak ma czas, na przykład na grille, na to tutaj, przyjęcia. Tutaj. U nas na przykład jest tak zawsze, że w drugi dzień świąt, obojętnie czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, no po prostu wszyscy przychodzą do nas. I to już jest, tylko jest taka tradycja. Pytanie, tak. Idziemy do Barcisiów. O której? Wiemy już, z czym Państwu nie po drodze, ale po drodze Wam ze sobą, bo już 40 pięknych lat razem. No tak, niektóre pary od poznania się. Od poznania się, to tak. Czyli dobrze mój kalkulator wyliczył. Mamy 37, a poznaliśmy się 3 lata przed ślubem. Tak mówią archiwa magazynu Viva. I tak sobie pomyślałem, że no przecież nie wszystkie pary taki piękny staż potrafią osiągnąć. Niektóre osiągają, ale nie umieją z takim szacunkiem i miłością mówić o sobie wzajemnie, jak w wywiadach. Jakie cechy charakteru albo jakie okoliczności sprzyjające muszą być, jakie są w Was, że to się tak udaje? Ja myślę, że trzeba się lubić, trzeba się akceptować nawzajem, polubić swoje wady na przykład, nie walczyć z nimi. Bo jesteśmy już na takim etapie, że już nie będziemy się wychowywać wzajemnie, więc akceptujemy się. Jak ktoś chce kolorowe meble w salonie, to trzeba o tym porozmawiać, no, tak? Trzeba o tym porozmawiać i trzeba to zaakceptować. Czasami wyłączyć czerwone światło, które ja lubię do oglądania telewizji. Żona mówi, że czuję się jak burdę. Przepraszam, ale nie używam. No tak się czuję, tak się czuję. Ja właśnie zawsze sobie, jak myślę o takich sprawach, to mam właśnie takie dwie zasady prywatnie, żeby trzeba rozmawiać. Też o emocjach, co nie dla wszystkich jest łatwe. I fajnie by było, gdyby udawało się nie zasypiać razem w jakimś konflikcie, żeby wszystko rozwiązywać przed spaniem. Macie jeszcze jakieś takie inne swoje zasady, rytuały? Rozmawiamy. U nas praktycznie nie ma cichych dni. Bo my, jeżeli coś się dzieje takiego, że ja nie rozumiem dlaczego, a żona nie rozumie dlaczego ja, tak, to po prostu siadamy i rozmawiamy. I to się zawsze udaje rozwiązać.